Poniższy wykres przedstawia ilość mieszanki studenckiej w torebce każdego z czterech biwakowiczów. Spójrzmy na wykres. Widać, że każdej torebce odpowiada jedna kropka. Wykres mówi nam, że jest jedna torebka, w której jest tyle mieszanki studenckiej, jedna torebka, w której jest tyle mieszanki studenckiej i dwie torebki, w których jest tyle mieszanki studenckiej. Gdyby łączna ilość mieszanki studenckiej została podzielona tak, aby każda torebka zawierała tę samą jej ilość, ile mieszanki studenckiej zawierałaby każda z torebek? Wszystkie pomiary zaokrąglono do najbliższej 1/8 dekagrama. W tej chwili w każdej z torebek jest inna ilość mieszanki, a w zadaniu chodzi o to, żeby ją ponownie rozdzielić. Czyli to, co chcemy zrobić, to zebranie razem mieszanki ze wszystkich torebek, a potem podzielenie całkowitej ilości równo na 4 torebki, żeby w każdej torebce było tyle samo. No to zastanówmy się, ile mieszanki studenckiej jest we wszystkich torebkach razem. Mamy tę torebkę, jest w niej taka ilość mieszanki, zobaczmy, ile to jest. Mamy tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 części. Przestrzeń pomiędzy dwójką i trójką jest podzielona na 8 części, więc każda z tych kresek oznacza 1 ósmą. To jest 2 i 1 ósma to jest 2 i 2 ósme 2 i 2 ósme, ale 2 ósme to to samo co 1 czwarta. Możemy podzielić 2 przez 2 i 8 przez 2 i otrzymamy 1 czwartą. Czyli 2 i 2 ósme to to samo co 2 i 1 czwarta. Następna torebka to ta tutaj, ile jest w niej mieszanki? Policzmy. 1 ósma, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, czyli będzie 2 i 6/8. Sześć 6/8, ósmych. Sześć ósmych, szóstka i ósemka są podzielne przez 2 i jak podzielimy 6 i 8 przez 2, to otrzymamy 3/4, czyli to jest to samo co 2 i 3/4. Tutaj mamy dwie kropki nad tym samym punktem na osi. Mają taką ilość mieszanki studenckiej. Ile to jest dekagramów? 3 i 1 ósma, 2 ósme, 3 ósme, 4 ósme, czyli tu jest 3 i 4 ósme. 4 ósme to to samo co obydwie liczby są podzielne przez 4. 4 przez 4 to 1, 8 podzielone na 4 to 2. To jest to samo co 3 i 1 druga. I widać, że ta kropka znajduje się w połowie odległości, pomiędzy 3 i 4. Spiszmy teraz, ile jest dekagramów w każdej torebce. 2 1 czwarta dekagrama, pierwsza torebka, w kolejnej jest 2 i 3 czwarte dekagrama, potem mamy dwie torebki, dlatego są tu dwie kropki, i w każdej z nich jest 3,5 dekagrama. 3,5 i 3,5. O co chodzi w zadaniu? O to, żeby łączną ilość mieszanki studenckiej podzielić tak, aby każda torebka zawierała tę samą jej ilość. Możemy wyobrazić to sobie tak, że wsypujemy mieszankę ze wszystkich torebek do wielkiego zbiornika, a potem dzielimy ją na 4 i do każdej torebki wsypujemy 1 czwartą całości. Wtedy w każdej torebce będzie tyle samo. No to dodajmy te wszystkie ilości, zróbmy z tego jeden worek mieszanki. Dodajmy 2,1 czwarta do 2 i 3 czwartych, do 3,5 i do 3,5. 2 dodać 2 to 4, 1 czwarta i 3 czwarte to 4 czwarte, czyli te dwie liczby po dodaniu dadzą 5. Inaczej można tak, 2 to to samo co 8 czwartych, czyli to by było 9 czwartych, dodać 4 razy 2 to 8, dodać 3, 11, dodać 11 czwartych. 3,5 i 3,5, 3 i 3, 3 to 6, 0,5 i 0,5 to 1, to razem będzie 7. Ale jeżeli chcemy to zapisać w taki sam sposób, 2 razy 3 to 6, dodać 1 to 7, plus 7 drugich plus 7 drugich. To wszystko są ułamki niewłaściwe. Licznik jest większy od mianownika, chociaż niektórzy ludzie mówią na nie po prostu ułamki. Zwał jak zwał, możemy je teraz dodać. 9 czwartych dodać 11 czwartych równa się 24, czyli 5, 20 podzielone na 4 to 5, albo inaczej mówiąc, 24 to się równa 5 całości. 7 drugich dodać 7 drugich to 14 drugich, to ta część tutaj, a 14 drugich to 7, 5 dodać 7, czyli razem mamy 12 dekagramów. Policzyłem to wszystko w trochę inny sposób, ale można prościej. 2 dodać 2 to 4, 1 czwarta i 3 czwarte to kolejna całość, czyli 4 dodać 1 to 5, 3 i pół i 3 i pół, 3 i 3 to 6, pół i pół to 1. 6 dodać 1 to 7. Razem mamy 12 dekagramów. Tyle mamy wszystkiego razem, ale teraz chcemy ponownie to podzielić na 4 torebki, tak żeby było porówno. Czyli bierzemy nasze 12 dekagramów i dzielimy na 4. Dzielimy na 4 równe grupy i otrzymujemy 3 dekagramy na torebkę. I taka jest nasza odpowiedź. Ile mieszanki studenckiej zawierałaby każda z torebek? 3 dekagramy. No i zrobione.